co tam, jak zima, lepiej jak jest, czy jak jej nie ma, lepiej jak jest, nie po to futerko masz, nie, żeby zimy nie było, no, i, a, no, lisów nie ma, kontrolujesz sytuację, no, jeszcze pogłaskać, jeszcze troszkę. No, jeszcze? Okej. Okay. Namówiłaś. O, wygłaskana będzie ci się, tak? Masz od wszystkich wspierających i kochających, Habiszona. Dobra, suczka. A co dobra, że nie masz? A masz. Przynajmniej luźna, dobra. Futra takie gęste, że nawet obroży nie widać, nie czuć już. Okej. Okay. Oj, klakier. Widzisz, zeżar jedną już drugą. Gania myszę. Dobry kot się zrobił. Żarcia nie dostał. Dobra, już. Idziemy. O. Nie wypał, kurde. Już myślałem, się nie włączę. Ale trzeba się włączyć, proszę państwa. Właśnie teraz dostałem informację z reżyserki. 13 tysięcy subskrypcji na kanale. Pękło właśnie w tej chwili. Już udostępniłem post, proszę państwa. Żeby każdy wiedział, kto zobaczy post, że to jest wielki dzień. Kiedy mamy 13, szczęśliwą 13 tysięcy, 13 osób, które subskrybują kanał. Tak więc w marcu będzie chyba 4 pełne sezony, jak dobrze kojarzę. Jak jestem na YouTubie, pokazuję coś tam. Tak więc niektórzy są od samego początku. Dzięki wielkie za wspieranie, za subskrybowanie. No i przede wszystkim za to, że codziennie oglądacie, nie? I są jakieś odzewy. Bo też puste wyświetlenia to mi tam za wiele nie dają. Prócz pozycjonowania raczej. Ale jak ktoś się odezwie, łapkę zostawi chociażby, to już jest inaczej. Jak wiem, że komuś coś się podoba w jakiejś większej grupie, no to fajnie. Troszeczkę podbija, nie? Morale. I się wstaje rano i się robi dalej swoje. No. Także tak, proszę państwa. Może live'a dzisiaj odpalimy z tej okazji. Czemu nie? Zaszalejmy. Zaprośmy dziewczyny. Kurde. Będzie bal. Nad bale. O, ale najpierw gnój wywalę. Nie, Abi? To z perełką się tuczesz. Już ona większa 3 razy. O. Zwierzęta mają 13 tysięcy fanów. Nie, ale nastroszone, jaka wojownicza ta perełka. Szuka tylko zaczepy. Zobacz. Sama podejdzie. Zadziora niesamowita. No, tak więc sobie sami podziękujcie, nie? Zwierzaki i wy. Ja tutaj tylko jestem przekaźnikiem tak zwanym, nie? Porobione. Cześć dziewczyny! Siemba zwierzaki. Zaznaczymy szybko, bo jest ostatni, żeby nie przegapić, proszę państwa, czwartek, 30 listopada, imieniny Andrzeja i Konstantego. Wszystkiego dobrego wszystkim oglądającym i wspierającym. Co tu? Nic nie ma, dobra. I wspierającym, powtórka, cięcie, ciach. Dobra, się złoży. Dobra, proszę państwa, co dzisiaj? No dobrze, że wczoraj ogarnąłem kurnik, bo dzisiaj słońca nie ma.
i by gorzej było, chociaż przy robocie to nie tak zaraz gorzej. O tak o, a owiec też muszę wziąć, no to do garażu po owiec i do drugiego garażu sprawdzimy, co tam jest właściwie, bo tam jest ogólnie śmietnik. Sprawdzimy, może jakiś pomysł znajdzie. Wiem, że tam od pszczół są różne rzeczy, ale nie wiem, czy mi się chce jakieś ule robić, uliki. No, ramki trzeba prędzej składać. No, zobaczymy, co tam jest, może jakiś pomysł znajdzie. O. Ile tutaj może być? 2 miesiące jedzenia? 1,5. Jakoś tak o. O, za ogrodzeniem to wrogowie odwieczni. A u siebie to się liżą. O. Dobra, sprawdźmy, jak tam nasz syfek się ma. Siatki są. Zobacz, ile płytek. Tylko układać, kurde. A. Daszki. A jaki grzejnik. O tym myślałem. O kurde, tu takie maty mam ocieplenie. A jaki kocioł zajebisty. On chyba dziurawy był. Do wosku by się przydał na kiedyś. Kurde, ocieplenia. Ale to jeszcze na górę jest. Chodź na górę, ja styropian będę miał. To boczne by było dobre. No, no ładnie poszyte. Kurde. Ale można na górę zastosować by było. Na lato. Nie, czy na zimę lepsze. Kurde, no szkoda, że się marnowało. Tylko, że to na dadan to było trzeba uciąć. Na pile. Jakoś, tylko że sznurki to strach ciąć. Tu zatwory. Ocieplenia. Muszę odkładówkę zrobić z tego dadanta. Będzie najlepiej. Dołączenie rodzin będzie, mała rodzina. Tylko ocieplić ściany, obić. Uch. Zawsze to trochę się odgruzuje. Szybki remont. Ty. Może masz ty jakiś materiał dobry? Śnieżno się zrobiło. Dzisiaj pan T dokonał żywotu, czy jak to się mówi. Z rana jeszcze łaził. Przed chwilą patrzę, leży. Te młode go chyba zabiegały. Zawału dostał albo coś w tym stylu. To chyba za szybko się stało. Mi się wydaje. Się ganiały czy tam, a może go... Przetego. Ciężko powiedzieć, proszę państwa, no niestety taka przykra informacja. Tak on dosyć sporo pożył, chyba 3 lata, dłużej, nie wiem. Ale co się narobił, to się narobił, nie? Nawet światełko. Nie ma co żałować. On kurde, jeszcze źle nie wyglądał, dopóki go na wybieg nie puściłem, nie? Na wybiegu zmarniał. Wziąłem go, nie wiem, po 2 tygodniach zabranych. Zobaczyłem, że on w jednym miejscu cały czas nawet mógł. I schudł wtedy. Z tymi samicami tam. W klatce później trafił z młodą samicą. I... jakoś normalnie tam chyba funkcjonował. Jadł dużo. Jak 2-3 króliki, ale kurde... ale nie przybierał już. Miał dosyć życia, nie ma co żałować, proszę państwa. Mnie nikt nie będzie żałował. O,
Będzie może następny, może nie będzie. Zobaczymy, jak to się potoczy. Jak ty to zrobiłeś? O kurde. O, do metalu wkrętami kręcił psycholog. Jeszcze krzywymi pewnie. To były czasy, na wkręty nie było stać. O, i drugi, nie, ten do drewna. No, zwracam honor. Majster się zna. Dobra. A to do złomu. Od razu damy dobre wkręty. I to nie dwa, tam cztery trzeba wkręty. O, teraz to wiecie. Era bogactwa. Pamiętam, tutaj z jednej strony coś krzywo złapałem i z jednej strony był za mały ten otwór i te kurczaki słabo brały z jednej strony. Trzeba by było równo teraz zrobić. A tu kurde, na tym jest. Kołki. A no to jeszcze lepiej to będzie, tak jak było. To niedobrze. To jest źle przykręcone w ogóle. O, widać, z tej strony jest mniej. Sporo. To co, odkręcić to? Jeszcze raz przykręcić? Ile tu wkrętów? Cztery. Trzeba równo przykręcić. Odkręć. Będzie życie łatwiejsze. O! Już jest równie, to tak o, nawet trochę skrzywimy i będzie dobrze. Dawaj tego wkręta. I one już powinny bardziej równo brać, myślę. O, w ten sposób łapnąć i tyle. Taki powolny okres, że wiecie, się remontuje, czy cokolwiek się lubię, się robi przygotowywanie na kolejny sezon, chociaż tam wiecie, nie wiadomo co to będzie w dzisiejszych czasach, no ale coś robić trzeba, nie? Kurde, siedzieć bezczynnie na czterech literach to nie bardzo, chociaż ja bym mógł, kurde. Na biednego nie trafiło. O. Już lepiej. Kurczakłem wsadzić już teraz. Dobra. Teraz najważniejsze. Chwycić to. Modernizacja. 10 minut. Koszt nowego karmidła zasypowego o tej pojemności 150 zł. Proszę Państwa. O. Jak dla mnie to jest fajnie. Idziemy. Pozbywamy się roboty ze stolarni. Ach, nie dokładamy. Bo inaczej. Jedno dołoży, ale kolejną robotę wyjmie. To tak jak z szafą, tak? Jak macie pełną szafę ubrań, to jak coś kupicie, to się czegoś pozbywacie. Kurde, na noc nie zamknąłem i wyszły. Nie zauważyłem. Dobrze, że lisa nie było. Bo by kurde wyszarpał cały kurnik. Przy takich mrozach. To by się ostro się wkurwił. Niedługo słoninę wędzimy, proszę Państwa. Co Wy na to?
Tutaj jeszcze bufor można by było zrobić. Ale w zasadzie to będę musiał usztywnić bardziej, bo to już wiem, co tutaj nie grało w poprzednim roku. Więc jeszcze się postaram to ogarnąć, żeby to jeszcze posłużyło jeden sezon. No, albo coś takiego jeszcze zrobić. Albo w ogóle im jedno karmidło takie długie zrobić z drewna. No, to wtedy by było idealnie. Wtedy by zasypał trzy wory. Baniak wody. I kurde, na 5 dni w balety. Dobra. Chcesz to dzisiaj robić? Nie chcesz. Nie chcesz, zostaw. Wczoraj się narobiłeś. Bo ogólnie tą ścianę można, ona sucha jest, nie? To można ją wziąć spokojnie, przeszorować i olejem przejechać, nie? Ale to zostawmy sobie coś jeszcze na tą długą zimę. Do roboty. Ewakuacja.